Dzień dobry, cześć. Dzisiaj nie mam jakichś zbyt ciekawych informacji, chociaż nie są one aż tak tragiczne, jeśli popatrzymy na to z troszeczkę innej strony. Oczywiście wszystko to wytłumaczę. Na pewno wiele osób zastanawiało się, kiedy nowy dodatek Battle for Azeroth trafi w nasze rączki i będziemy mogli w końcu pograć. Kiedy data premiery, kiedy beta, kiedy to wszystko. No i jak to zwykle bywa, większość youtuberów, influencerów, ludzi w internetach spekuluje na ten temat i gdzieś tam pojawiały się różne, chociażby jakieś bardziej optymistyczne, że na początku nowego roku, i te pesymistyczne, które mówiły, że będą gdzieś tam jeszcze dalej. Okazuje się, że chyba te bardziej pesymistyczne wersje będą się sprawdzać, ponieważ w ostatnich wywiadach okazuje się, że Blizzard planuje wypuścić dodatek gdzieś pod koniec 2018 roku. Dokładnie tak, nie przesłyszeliście się, pod koniec 2018 roku i oczywiście nie jest to taki deadline, że powiedzieli, że to jest ostateczna data, tylko planują, żeby w najlepszym wypadku wypuścić to właśnie w tamtym momencie. I teraz można zastanawiać się, czy coś jest nie tak, co się dzieje, dlaczego tak późno, bo okazuje się, że ta tradycyjna przerwa między dodatkami nadal z nami pozostaje i będzie ona wynosić około rok czasu od wypuszczenia ostatniego rajdu. Natomiast mówię, na razie nie dramatyzujmy aż tak bardzo, bo myślę, że nie będzie to aż tak źle, jak w przypadku pozostałych dodatków. No oczywiście ta data premiery nie nastawia nas jakoś optymistycznie do tego wszystkiego, no ale jeśli chodzi o szybkie dostanie się do tego dodatku, no to oczywiście trzeba porozmawiać o alfa oraz beta testach, które jak zwykle mają miejsce długo przed dodatkiem, chociaż i z tym różnie bywa. Tutaj też została nam udzielona informacja, że beta oraz ogólnie testowanie nowego dodatku rozpocznie się na początku 2018 roku. No i rzeczywiście początek roku brzmi już nieco lepiej, natomiast okres testowania okazuje się być całkiem długi, no bo co można uznać za początek roku? Styczeń, luty, marzec? Jeśli chodzi o mnie, wydaje mi się, że około lutego, marca, zbliżając się do około takiego maja, chociaż maj to już raczej nie nazwałbym tego początkiem roku, wypuszczona zostanie właśnie beta, czy też alfa, najpierw kilka tygodni alfy, później oczywiście bety, no i potestować będzie można chociażby to, co było na BlizzConie i jakieś tam różne aspekty. Zresztą zawsze na becie jest to jakoś nam w paczkach dawane, czyli po kolei coś tam wykonujemy, testujemy rajdy, testujemy instancje, jakąś daną jedną krainę, jakieś tam rasy są wprowadzane i to jest stopniowo wprowadzane, no i coraz więcej do testowania rzeczy jest. No ale wiadomo, bety nie można traktować jak aktualnej gry i tak większość osób pewnie się nie dostanie i tak dalej, więc ta data premiery sprawia, że troszkę tak, kurczę, głupio tak zostać przy grze, ale tak jak już mówiłem, nie jest tak źle. Porozmawiamy jeszcze tylko o książce, która jest bezpośrednio powiązana z nowym dodatkiem. Before the Storm, książka od Christy Golden, wprowadzająca nas w ten dodatek, o której już gdzieś tam zdarzyło mi się parę razy wspomnieć, miała wyjść gdzieś tak około maja roku 2018, no i została ona przesunięta bodajże na czerwiec, tak mi się wydaje. Tak, na czerwiec 2018 roku, więc troszkę tam przesunięte to zostało. Dlaczego? Nie mam pojęcia, możliwe, że jest to związane też z datą premiery dodatku. Zazwyczaj między dodatkiem a książką jest parę miesięcy przerwy, stąd też przesuwająca się data premiery gry może również wiązać się z przesunięciem daty premiery książki, bo książka, tak czy siak, wydaje mi się, że jest już na finiszu, powinna zostać już skończona, możliwe, że są tam jakieś fragmenty, które są jeszcze poprawiane, wszystko jest sprawdzane i tak dalej, ale książka jest już napisana, mamy okładkę, którą możecie teraz zobaczyć zresztą tutaj na ekranie. No i raczej myślę, że większych prac nad tą książką nie trzeba prowadzić, stąd też myślę, że jest to powiązane właśnie bezpośrednio z przesunięciem daty premiery World of Warcraft. Co się tam z tym WoWem dzieje? Skąd te opóźnienia? No oczywiście można to tłumaczyć tym, że dodatek ma być jak najlepszy, stąd też Blizzard stwierdził, że trzeba troszkę przesunąć tą datę premiery, nie wyrabiają się z terminami. No i pierwszą rzeczą, którą można sobie też pomyśleć, to czyli pracują nad wanilą i pewnie ta klasyczne serwery, ta wanila,
sprawia, że nasz dodatek jest troszkę później. No żeby tutaj ludzie nie skakali sobie do gardeł, kto ma rację, czy rzeczywiście Blizzard powinien bardziej skupić się na wanilii czy nowym dodatku, no to muszę was uspokoić, ponieważ Blizzard oddelegował bardzo, ale to bardzo małą część drużyny z World of Warcraft na właśnie ten projekt klasycznych serwerów i na dodatek rekrutują ludzi, co można potwierdzić chociażby różnymi tam ofertami pracy, które na przestrzeni ostatnich tygodni, miesięcy zostały opublikowane do tego, by właśnie pracować nad tym klasykiem. Stąd też dopiero zbierają drużynę. No i o klasiku i dacie premiery, no myślę, że nie spodziewałbym się wcześniej niż jakoś 2019 rok, jeśli chodzi właśnie o tą wanilę. Stąd też nie to jest powodem. Co innego może być powodem? Nie mamy pojęcia. Mam nadzieję, że nie zrobią jakiegoś takiego manewru jak z Warlords of Draenor, więc szczerze mówiąc, wolałbym troszkę poczekać na solidnym dodatku, jakim jest Legion, niż tak naprawdę raszować i wypuszczać dodatek szybciej zza drzwi, tak by był on niekompletny, a na dodatek byłby po prostu nieciekawy, więc lepiej niech sobie tam popracują, pobawią się tym wszystkim, niż żeby tak zachłannie po prostu, wiecie, dajcie mi ten dodatek jak najszybciej. No wiecie, no, to też nie jest jakieś dobre zachowanie. Ale wspominałem coś, że nie jest aż tak źle. No i w sumie nie jest, bo w momencie, gdy wyjdzie nowy rajd 29 pod sam koniec tego miesiąca, no to można powiedzieć, że już jest grudzień, tak? 29, jeden dzień, zaraz grudzień, no nie? No i w sumie ten nowy rajd starczy nam na trochę czasu, by po prostu się pobawić, jeśli chodzi o content rajdowania. No dlatego rajderzy będą mieli co robić. No ale tak czy siak, czekać do końcówki 2018 roku nadal nas nastawia dosyć negatywnie do tego wszystkiego, bo rok rajdowania tego samego rajdu, no tutaj powtórkę z Mists of Pandaria, no może być to nieciekawe. Sam pamiętam, jak Siege of Orgrimmar zmieniał się w Farm Fiestę i ludziom się po prostu nie chciało i żygali po prostu tym rajdem. Natomiast nie jest to też końcówka kontentu. Pamiętajcie, że na pewno dostaniemy jeszcze patch 7.3.5, który wprowadzi tam pomniejsze rzeczy, jak chociażby te skalowanie levela, czy jakieś tam battlegroundy, czy jakieś inne time walki, jakieś takie pomniejsze rzeczy. Natomiast myślę, że ten patch jeszcze wprowadzi coś. Nie wiem co, ale na pewno coś, czym będziemy mogli się pobawić. Obecna sytuacja, jeśli chodzi właśnie o wypuszczenie dodatku, nastawia mnie bardziej, że ten patch pojawi się gdzieś tak w okolicach stycznia i lutego. Myślę, że wtedy wpasowanie takiego podnoszącego statystyki rajdu, czy nie rajdu, tylko patcha, jakoś tak pomoże przytrzymać tą liczbę graczy przy grze. Spekulacje mówią o tym, że jeszcze w międzyczasie wypuszczony zostanie taki maluteńki rajd, coś na zasadzie jak we Wrath of the Lich King był Ruby Sanctum, taki jednobossowy rajdzik, który pojawił się na przełomie właśnie Wrath of the Lich King pod sam koniec i Kataklizmu, więc taki mały rajdzik mógłby być całkiem ciekawy. Blizzard już jest nauczony, ostatnio bardziej korzysta ze starszych asetów, czyli powiedzmy do stworzenia jakichś tam, powiedzmy, tych Warfrontsów. Zobaczcie, że bardzo dużo elementów wykorzystywanych jest z Garrisonów i właśnie już z przygotowanych modeli, które zostały tam stworzone, więc tak postrzywać jakiś tam rajdzik mały, jedno, dwu, trzy bossowy, myślę, że na zasadzie Trials of Valor nie byłoby jakimś dużym challenge'em. Stąd też spekulacje mówią, że właśnie coś takiego by zostało wypuszczone. No i jak najbardziej spoko, no nie? Przede wszystkim pamiętajcie, że ten okres między dodatkami nie jest okresem obowiązkowym. Może być to idealna szansa na to, by ci, którzy już wgryli się w ten content i nie mają co robić, żeby spróbować czegoś innego, podokańczać jakieś inne gierki, odsubować tam na jakiś czas i pobawić się właśnie w co innego, czy zająć się jakimiś swoimi sprawami, tak naprawdę zrobić sobie przerwę. Do tego te jakby przerwy między dodatkami nas przyzwyczaiły. Wiadomo, że są osoby, które chciałyby jak najszybciej wszystko. Każdy taki, ja też taki jestem. Jeśli chodzi o nowych graczy, czy ludzi powracających, jest to idealny okres do tego, by po prostu podłapać cały Legion. Wiecie, wrócić do gry na spokojnie, wszystko już jest wypuszczone, można spokojnie porobić sobie kampanię, spokojnie powbijać reputację, wygirować się, czy nawet porajdować, bo ten okres między dodatkami też jest takim okresem, gdzie wiele gier
gildii już tak troszeczkę schodzi z tonu, zrobili sobie, wiecie, co tam mieli, Antorus na Mythicu, no i teraz powiedzmy odchodzi z gry wiele osób, stąd też w wielu gildiach zwolni się miejsce dla nowych osób, stąd też nowe osoby wygierowując się, wskoczą sobie do tych gildii, zaczną rajdować casualowo jako ktoś, kto wypełnia po prostu tą grupę rajdową po ludziach, którzy odeszli. No i stąd też dzięki temu można przygotować się na nowy dodatek, bo w nowym dodatku, wiecie, powracający ludzie no nie dostaną z powrotem tego miejsca, tylko ci nowi zajmą te miejsce, więc to też jest dla was taka szansa, jeżeli chcielibyście się to troszeczkę bardziej wgryźć. No i mówię, na chillku polewelować sobie alty, pozdobywać mounty, taki właśnie bardzo spokojny okres, który prawdopodobnie będzie urozmaicany chociażby patchem 7.3.5 i kto wie, bo może czymś jeszcze. Blizzard wie, że nie może sobie aż tak bardzo pozwolić na kolejne fuck-upy, jeśli chodzi o 12- czy 14-miesięczne przerwy między dodatkami, stąd też nie sądzę, że ten okres będzie aż tak tragiczny. No i co by tu więcej powiedzieć? Dla powracających nowych graczy na pewno jest to idealny okres, by cokolwiek zrobić, a dla istniejących graczy jest to okazja do tego, by zrobić sobie przerwę, nadrobić sporo gierek, które gdzieś tam są i tyle. Jak zapatrujecie się właśnie na tą premierę, jakie są wasze gdzieś tam predykcje, nie ma chyba takiego słowa, nie? Jakie są wasze przewidywania odnośnie daty premiery, gdzie będziemy mogli zobaczyć to i tak dalej, i tak dalej. Bardzo chętnie poczytam to wszystko na dole w komentarzach, bo bardzo często macie po prostu ciekawe teorie i nawet zostawiam jakieś tam serduszka, łapki w górę, takie sekretne, nawet nic nie mówię. Natomiast standardowo macie tutaj guzik subskrypcji, subskrybujcie kanał, tutaj zresztą macie odbicie mojej ręki. No i tu macie dwa kolejne filmy, więc zapraszam, subskrybujcie, piszcie w komentarzach, no i oczywiście oceniajcie filmy, jeśli wam się podobają, jeśli nie, to łapka w dół, w górę, to jeśli wam się podobają, standardowa rzecz, chyba już to rozumiecie. No nic, ja spadam i tyle, widzimy się zaraz w komentarzach, ja już idę banować wszystkich panów.